Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a ja was chciałbym zaprosić na ostatni odcinek, bądź też i ostatnią sesję Zagrajmy w Gex na PlayStation 1. Ostatnim razem, czyli w poprzednim odcinku, przechodziliśmy świat Kung Fu Vil, gdzie to Gex parodiował w zasadzie, znaczy może nie, że sam Gex, ale był, ten świat był jedną wielką parodią tych wszystkich filmów Kung Fu, Jackie Chanów i innych tam zapaśników sumo, no nie? Pokonując ostatniego bossa, czyli toksycznego żółwia, zdobyliśmy pilot, który pozwolił nam dostać się do ostatniej lokacji w tej grze, jakim jest Rezopolis. I zgodnie z obietnicą, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, będziemy robili coś takiego, że teraz przejdziemy tam pierwsze dwa, no w sumie chyba nawet jedyne dwa albo trzy poziomy z Rezopolis, i zabieramy się od razu za planetę X i zabieramy się za bonusowy poziom z świata kreskówkowego. I tyle w zasadzie, nie mam nic więcej do powiedzenia, tak więc otwórzmy sobie pierwszy poziom i jedziemy z koksem. Bardzo w ogóle fajna muzyka nam tutaj towarzyszy w tle, zresztą soundtrack ogólnie w Rezopolis jest całkiem w porządku. I jako tło mogę powiedzieć tylko tyle, że wszystko ładnie się prezentuje, tak więc bez zbędnego przedłużania wchodzimy do środka. Rez Night Fever. To jest nasz pierwszy poziom. So, this is New Jersey. A, jak możecie też zobaczyć, mamy prawie 99 żyć. Prawie, bo jednak brakuje nam 6 żyć. Ale to myślę, że sobie łatwiutko nadrobimy. Oczywiście za dzieciaka, jeżeli chodzi o Rezopolis, to game overowałem jak głupi, dlatego że nie potrafiłem ogarnąć mechaniki tego świata. I niektóre poziomy były dla mnie za trudne stąd. A jeżeli chodzi o mój Let's Play z 2014 roku, to nie pamiętam szczerze, ale chyba miałem z Rezopolis też problemy. To jest ogólnie moja ulubiona nutka, jeżeli chodzi o Rezopolis, no nie? Dobra, i co teraz musimy zrobić? Tu musimy w ogóle uważać na te bąbelki z kawałkami szumu telewizyjnego, ponieważ tak, to są zabójcze bąbelki, które są w stanie zabrać ci łapkę zdrowia. Bo nie mogę powiedzieć pasek zdrowia, tylko łapkę zdrowia, bo przecież mamy tutaj życie i łapki Gexa, no nie? One for me and one... O, checkpointik się zawsze przyda, zawsze jest mile widziany. Czemu by nie? No, w szczególności w takich sytuacjach. No i mamy checkpointik, elegancko. Szkoda, że wcześniej nie udało mi się tej łapki, znaczy tego power-upa zabrać, to by miałbym teraz dalej 93 życia i kto wie, może bym miał te 94. Jestem w ogóle ciekaw, czy mi się w tym let's play uda zdobyć maksymalną ilość życia, czyli 99. Czy będziemy tylko na tym 93 poprzestawać? Aha, to bardzo ładnie to ogarnąłem, nie będę tego ukrywał. No, tak to powinienem od razu ogarnąć. Elegancko. Kolejne telewizorki tutaj są u góry, a na dole są ci właśnie rycerze, o których była mowa w tytule tego poziomu. Teraz musimy uważać, bo mamy tylko jeden punkt zdrowia. Dokładnie tak. Trzeba się pilnować, żeby nie odwalić żadnej kaszany. O! Mamy już więcej punktów zdrowia. I tam chyba będziemy mieli ten power up kolejny. Albo nam na maksa zdrowie się powiększy. Dobra, tych tutaj panów nie widziałem. Dobra, co prawda zniszczyłem ten power up, ale przynajmniej mieliśmy trzy łapki zdrowia, a teraz mamy dwie tylko. Ale zawsze coś. Nie no, tych rycerzy to tak całkiem chyba łatwo można pocisnąć, tak mi się wydaje. Takie ja odnoszę wrażenie, aczkolwiek mogę się mylić. Teraz uwaga oczywiście na bąble. No właśnie, trzeba uważać na bąble.
No, tutaj przecież mamy jeszcze kurcze pieczone. Nie zapominajmy o tym. Okej. Teraz trzeba naprawdę synchronizować każdy nasz ruch. Bo tutaj jest taka dosyć niebezpieczna sekcja, która za dzieciaka no powodowała niemały problem, jeżeli chodzi o moje granie w Rezopolis i w ten poziom. Bo autentycznie tutaj gemowarowałem jak głupi, zresztą nawet nie tylko za dzieciaka, ponieważ w Let's Play z 2014 było coś podobnego. No więc ja wolę sobie to troszeczkę przeczekać. Do odpowiedniego momentu oczywiście. Okej, ogarnęliśmy to, teraz trzeba tutaj jakoś się dostać. Dokładnie tak. I teraz sobie czekamy. Żeby ten telewizorek nas nie... Żeby ten telewizorek nas nie strzelił, no nie? Pamiętam, że on był tak mega upierdliwy, ale da się to jakoś ogarnąć. Spokojnie, moi drodzy, da się to zrobić. Tylko będę musiał się odpowiednio na to przygotować. Mówiłem, że się da. Teraz trzeba uważać, ponieważ tu następny telewizorek na nas czeka oraz jeszcze bańka z szumem telewizyjnym, która jest w stanie nam zadać damage. Więc lepiej się przygotować na najgorsze. Dobra, lecimy. Elegancko. No, tak to się właśnie robi, moi drodzy. Jeden temat mamy ogarnięty, czyli ten ruszający się tutaj telewizor po tej mojej platformie. Więc teraz trzeba ogarnąć, żeby nie wpaść do tego morza szumu telewizyjnego. Ewentualnie trzeba jakoś uderzyć w te bańki z szumem telewizyjnym, żeby one nam czasem nie zadały damage'u. Bo jak teraz one nam zadadzą damage, to następnym razem będziemy widzieć się przy checkpoincie. Czyli innymi słowy, stracę to 91 życie, a mi zależy, żeby mieć to 91 życie, ba, nawet chciałbym mieć 92 życie, jeżeli jest to możliwe. No, więc robimy coś takiego. I tu mamy checkpoint. Cheese! Tak jak to Gex powiedział. I, a masz kurcze pieczone ty, rycerzu. Aha, ale przynajmniej tu mamy checkpoint, więc tyle dobrze. No, okej, dobra, to jedno życie sobie jakoś tam jeszcze podaruję, no bo będziemy mieli wtedy całe zdrowie, no nie? Ale trochę głupio, że straciłem mimo co, bo wolałbym mieć te 91 życie, no ale dobra, trudno się mówi. Za błędy trzeba jakoś płacić, jak to się mówi. Trzeba uważać po prostu na tych rycerzy, co tutaj będą biegać. Bo oni mają, jak widzicie, te długie halabardy chyba, one tak to się nazywały. Albo to są po prostu miecze, nie wiem. O, i przy okazji samobójcy to są, jak mogliście zobaczyć. To nieźli, kurde, samobójcy. Chcieli mnie zaatakować, a coś im nie pykło, kurcze pieczone. Tam życie było, nawet 3 życia ominąłem. Kurde no, dlaczego tak? Czemu? Ja nie pamiętałem, żeby tam życia były, lol. Czemu tak się dzieje? Weźcie mi powiecie, dlaczego ja mam mieć takiego pecha? Nie, ale powiem wam tak szczerze, tak zupełnie szczerze. Jestem dumny ogólnie z powtórki tego Let's Playa, że jakościowo uważam, że on stoi 100 razy lepiej niż moje V1 z tej serii, no nie? I to mi się jako tako podoba, że nie czuję takiej żenady, że o kurczę, będę musiał to jeszcze raz zrobić. Teraz mam coś takiego wręcz przeciwnie, że mam coś takiego, że kurczę, czuję, że to jest to, czuję, że to jest właśnie ten raz. Czuję, że to jest właśnie ta seria, która będzie definitywną serią z Gexa. A, i trzeba uważać na takiego właśnie klocka w postaci piramidy. I tam jeszcze widzieliście strzelający telewizor.
Ogólnie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie wy macie wspomnienia z tym poziomem, bo jak na pierwszy poziom w świecie Reza, to jest on dosyć trudnawy, nie będę tego ukrywał. W szczególności, że jak nie musimy uważać na telewizor, to musimy uważać na te bańki szumu, a jak nie na bańki szumu, no to na ocean szumu, który może nam również zabrać zdrowie. Tak więc naprawdę tutaj trzeba wszystko ładnie kalkulować, żeby jak najmniej oberwać. No dobra, no to zobaczmy, co tutaj na nas będzie czekać. Poza tym telewizorkiem i szumem. Okej, w miarę ładnie to, żeśmy sobie uniknęli. Teraz trzeba uważać na tego slime'a z szumu telewizyjnego. A jeszcze przy okazji z sufitu kapie ten szum telewizyjny. Nie no, super, kurczę, pieczone, fajnie. Uwielbiam dostawać damage i tracić życia, no nie? Okej, jesteśmy na suficie. Elegancko. I zium. Przestawiliśmy sobie kamerę. I teraz będziemy mogli dostać się tutaj. Tak jest, bo tu mamy exit. Jak nie wiem, może wiedzieliście, może nie wiedzieliście. I przy okazji telewizor został unicestwiony. Nie, no kurde, fajnie. Aha, i teraz muszę tędy lecieć, tak? To najlepiej to zsynchronizować w momencie, kiedy ta bańka poleci wyżej. Dobra, trzymamy się. Aha, tutaj u góry są dwa telewizory. Dobra. Okej, udało się. Przeszliśmy to. O Boże, kurczę pieczone, to był dopiero pierwszy poziom, a ja już miałem takie problemy, to ja nie chcę wiedzieć, co będzie dalej, ja już się boję planety X, moi drodzy. Naprawdę, autentycznie ja się boję tej planety X. Dobra, drugi poziom, co tu będziemy mieli? Ciekawostka do poziomu On The Move. To jedyny poziom, który pokazuje kopułę w grze jako tło, a nie tylko na ekranie wyboru mapy. Jak ten drugi poziom się nazywa? On The Move. I znowu mamy animację, gdzie Gexa goni ten rycerz od Reza. Spot, can you read me? W sensie rycerz, mam na myśli właśnie robotyczny rycerz, no nie? No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o takie właśnie przeciwników, którymi są przydupasy Reza, i to stricte od niego, nie mówię tutaj o bossów, których Rez nasłał na Gexa, żeby go powstrzymać w tych innych światach, to szczerze powiedziawszy, oni są naprawdę żałośnie łatwi. I mówię tutaj o tych właśnie rycerzach mechanicznych. Bossowie zresztą też są żałośnie łatwi. Ja nie wiem w ogóle, co Rez miał w głowie, żeby zatrudnić, nie wiem, chociażby takiego żółwia ninja, czy no nie wiem, jakiegoś kurde... Czekajcie, z kim my żeśmy walczyli? A, z Flatulatorem na przykład. Ja się tak zastanawiam, co Rez miał kurde w głowie, żeby Flatulatora zatrudniać jako takiego pogromcę Gexa. Przecież to się w ogóle nie kalkuluje, przecież to jest bez sensu totalnie. W szczególności, że Flatulator jest tępy jak rów mariański. No, teraz się udało jakoś doskoczyć. Coś tu u góry jest? Nie, nie ma tutaj nic u góry, więc po co ja w takim razie chciałem iść? Nie wiem, nie rozumiem za bardzo tego, ale okej. Okay. Tu mamy checkpoint, więc jesteśmy bezpieczni. Jak teraz zginę, to przynajmniej odtąd będziemy zaczynać. Jeżeli chodzi o ten poziom, to szczerze powiedziawszy nie pamiętam moich wspomnień z tego poziomu. W 2014 roku, jak robiłem Let's Play, to na pewno tutaj robiłem dosyć srogi maraton save state'ów i load state'ów. Ale jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o ten poziom, jak grałem za dzieciaka, to szczerze powiedziawszy nie wiem, nie mam pojęcia, czy ja dawałem sobie radę jakoś w tym poziomie, czy nie. Podejrzewam, że miałem problemy, znając moje szczęście. No i przy okazji po raz kolejny tracimy 91 życie. Ale pech mnie dzisiaj spotkał, nie? Bez kitu. Na szczęście tutaj jest blisko moje miejsce zgonu, jakkolwiek to brzmi. O, i przy okazji sobie nadrobiliśmy nasze łapki zdrowia.
I teraz lecimy tędy, w ten oto sposób. Uważając przy okazji na telewizory, żeby one nie buchły obok nas, bo wtedy stracimy pierwszą łapkę zdrowia. Cholera. No właśnie, w ten sposób powinienem to zrobić od razu, a nie dopiero teraz. Bo teraz jest po ptakach, jak to się mówi. O! O! Teraz możemy się jakoś jeszcze utrzymać. Checkpoint! Nie pogardzę checkpointem. No, dokładnie tak. Nie pogardzę checkpointem, jak to się mówi. No. Pamiętaj, pomidor, żeby korzystać z power-upów, ponieważ jak zwykle ty o tym zapominasz. To jest typowe, nie? Albo co jest też typowe w tej gierce, to to, że bardzo często mi się kwadrat z kółkiem myli. Na przykład jak podchodzę do power-upa, to zamiast go wziąć kwadratem i jakby wziąć go językiem, w sensie wiecie, żeby... Kurde, inaczej może to jeszcze raz wytłumaczę. Bardzo często, i to jest typowe w Geksie 1, kwadratem, jak widzicie, wystawiacie język, dzięki czemu możecie złapać na język power-up, no nie? Lub jakieś tam życie. No. I typowe w Geksie 1 jest to, że zawsze mi się kwadrat z kółkiem myli, bo jak widzicie, kółkiem atakujemy ogonem, przez co bardzo często możemy sobie niszczyć te power-upy i na przykład zamiast zdobyć życie, to tak naprawdę zdobędziemy życie, ale tylko w postaci uzupełnienia paska zdrowia, no nie? A nie życia takiego jak, tego jako główka Geksa, no nie? I to jest typowe bardzo w tej gierce, że mi się te przyciski mylą. Zawsze tak miałem, jak byłem mały i mam to po dziś dzień. Nie wiem dlaczego nawet. Moi drodzy, ja jestem cymbałem. Dlaczego jestem cymbałem? Otóż przypadkowo... chciałem sobie zapisać stan w Duck Station i zrobiłem przypadkowo wczytaj stan. Wiecie co to oznacza, jak się wciska wczytaj stan? Mianowicie to, że musiałem cały pierwszy poziom od nowa przechodzić. Tak więc teraz muszę sporo dosyć nadrabiać, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie, no chyba aż tyle chyba nie przegapiłem. Ale sam fakt, że jednak sobie dodałem troszeczkę do montowania jest... Jakby, kurde, no serio, naprawdę musiałem coś takiego odwalić. W sumie nawet dobrze, że się cofnąłem, ponieważ tutaj na dole mamy żyćko i power up przy okazji, jak mogliście zobaczyć. Tak więc teraz mamy 92 życia i kto wie, może uda nam się zdobyć te mityczne 99. A teraz widzimy się na miejscu zbrodni, jak to się mówi. No dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy w sumie obok tego checkpointa, gdzie niedaleko był mój zgon. I teraz lecimy. Razimy wszystkie telewizory prądem, żeby tak się ich pozbyć w taki oto sposób. Wywalać mi stąd, kurde, zasrane telewizory. A, i tutaj, teraz spinaczka do góry będzie. I przy okazji żyćko mamy 93, czemu by nie? Teraz trzeba będzie to znowu wyliczyć, kurde, żeby doskoczyć tam wyżej. O, dokładnie tak. To trzeba było zrobić. I lecimy, kwadracikiem atakujemy, kwadracikiem, żeby wszystkie telewizory szlak trafił. O, i mamy żyćko jeszcze, bardzo fajnie. Znaczy punkt zdrowia, ale wiecie, to jest w sumie liczone jako żyćko. Można by powiedzieć, takie podwójne żyćko. I uwaga na te mechaniczne jądra, które musieliśmy
niszczyć w rundzie bonusowej, tak tylko przypomnę. I co teraz trzeba zrobić? A, tak, trzeba się dostać. ...94, dobrze! I nadal checkpoint mamy, czyli to jeszcze nie koniec poziomu. Mi się wydawało, że tu już gdzieś będzie końcówka. A, no tak. Przecież gdyby była to końcówka poziomu, to gdzieś by tu był pilot, a przecież jeszcze pilotu nie zbieraliśmy, co nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się mylić. Dobra. Teraz... Tak, dokładnie tak. I lecimy w tę stronę. Okej. Dobrze jest, dobrze. Kurde, myślałem, że się nie złapię, ale bym się wystraszył, gdyby tak było, nie? Ja pierdziele, to są naprawdę ciężkie sekcje w tym momencie. Co twórcy ćpali, żeby zrobić taki trudny poziom? Dobra, nie będę świrował, tu chodzi po prostu nie o jeden poziom, a o cały świat, nie oszukujmy się. O, i mamy pilocik, elegancko, teraz trzeba dostać się dalej, to będzie dopiero wyzwanie, co nie? Kurcze pieczone, unikając morza szumu oraz jeszcze bąbelkowych szumów? No to będzie nie lada wyzwanie, żeby kurde przejść dalej. Okej. Oj, dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Przez ten stres normalnie mi nogi zdrętwiały. A nie jesteśmy jeszcze przy końcówce poziomu. To jest najgorsze w tym wszystkim. Co teraz trzeba... Dokładnie tak. Doskonale. Właśnie tak powinniśmy to zrobić. Tego się boję, co tutaj teraz na nas czeka. Jakaś przepaść. Kurczę pieczone, dlaczego? Dajcie już exit. Proszę. A propos tego poziomu, to mi się jedna rzecz przypomniała. Mianowicie historia, o którą powinienem wam powiedzieć, a nie powiedziałem. A mianowicie, jeżeli chodzi o ten poziom, to za dzieciaka miałem z nim takie problemy, że aż musiałem poprosić tatę, żeby mi pomógł przejść ten poziom, bo sobie nie dawałem sam rady. Ale nie ma co się dziwić, miałem wtedy 7 lat, no nie? I faktycznie ta gierka sprawiała mi nie lada problem. Oczywiście teraz też to robi, ale nie na aż taką skalę. Teraz jestem sobie sam w stanie jakoś radę dać. Nie potrzebuję do tego mojego taty. Dobra. Kończymy tutaj, jak widzicie. Obi-Wan has taught you well. No, Gex się już teraz powtarza, już nic nowego się od niego nie dowiemy. A szkoda. No i tutaj już na nas res czeka, tak więc w tym momencie moglibyśmy sobie już pójść z resem walczyć. I taka jest prawda, aczkolwiek w sumie nie, chciałem coś innego zupełnie zrobić, ale powiedzmy, że teraz w tym momencie...